Witajcie serdecznie, szanowni widzowie, to ja, Lemmy, Hardcore Parker, nasz kolejny Flash, a dzisiaj, bo rozmawiamy troszeczkę o Xboxie One, Scorpio, o moich ostatnich zakupach i o tym, co się dzieje na naszych strumykach i na naszym kanale. Słuchajcie, moi mili, jakiś czas temu wypuściłem Flasha, w którym mówiłem, że coś się dzieje na rynku gamingowym. Wtedy jeszcze, uwierzcie mi, nie wiedziałem, że zapowiedzą, w zasadzie przedstawią specyfikację nowego Xboxa, natomiast czułem, że coś się dzieje, wyczułem to, głupi nie jestem na tym rynku, troszeczkę tutaj siedzę, obserwuję ten rynek już naprawdę od wielu, wielu lat i żadnych głupot mi nie wciśnie, tak samo potrafię pewne rzeczy przewidzieć, to dosyć logiczne to wszystko jest, więc w zasadzie nie trzeba być Einsteinem. Powiedziałem na temat Xboxa One, że ceny spadają, ceny gier spadają, no i proszę bardzo, praktycznie może tydzień, może troszeczkę później, po tym vlogu otrzymaliśmy komunikat, że będzie przedstawiona specyfikacja. Specyfikację przedstawili. Jest dosyć konkretna. Konsola będzie najpotężniejszą konsolą oczywiście w tej chwili na świecie. Sprzęt dorównujący powiedzmy jakiemuś tam średniej klasie peceta. Co dobrze wróży konsolą. Pamiętajcie, że na konsolę troszeczkę ktoś inaczej pisze, inaczej robi jak na pecety, więc ta specyfikacja nie musi być tak potężna i tak mocna, jak w przypadku komputerów osobistych. Słuchajcie, pytacie się mnie, czy kupię, oczywiście, pewnie, że kupię na premierę, pewnie na premierę, tak obstawiam. Mamy dostać oczywiście 4K, tak, w poprzednie tytuły, z poprzedniej jakby, no powiedzmy nie generacji, ale powiedzmy, że te tutaj zaszłe tytuły, które już kiedyś mieliśmy, kiedyś pograliśmy, tak, te wszystkie ekskluzywy, mają również być przełożone do 4K, zobaczymy, pożyjemy. Natomiast ciągle czekam na jakieś nowe tytuły, zupełnie nowe linie od Microsoftu, bo to zaraz dostajemy bez przerwy kolejne Forze, kolejne Halo, kolejne Gears of War i tak dalej, i tak dalej. To się zaczyna robić trochę nudne, więc musimy poczekać na jakiś komunikat na, a propos nowych gier. Przy czym pamiętajcie, że na E3 zazwyczaj, kiedy mówią o jakichś grach, to dostajemy dopiero za rok, dwa, a czasami w ogóle. Więc tutaj troszeczkę tego bym się wstrzymywał od tego chwalenia. Aczkolwiek spodziewałem się większego szumu na necie a propos tej specyfikacji na Xboxa. Ona wyszła, podana została do informacji i w zasadzie tyle. Tak się rozeszło to. Jakiejś wielkiej euforii nie widziałem nigdzie. Po sklepach tu w UK pochodziłem, jakoś tak za bardzo nie widzę żadnych wywieszek, żadnych reklam, żeby coś miało się dziać większego, więc albo jeszcze nie mogą się reklamować, po prostu nie mają tego przygotowanego. Albo po prostu, nie wiem, nie jest to jakiś zbytnio popularny w tej chwili ten temat jeszcze. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Natomiast reakcja była natychmiastowa PlayStation na tą wiadomość. PlayStation 4 Pro wraca na półki bardzo szybko. Kto wie, może PlayStation specjalnie doczekało z tą wiadomością. Nie wiem, będzie tutaj rozgrywka. Im bliżej będzie listopada, bo prawdopodobnie wtedy konsola wyjdzie na rynek, tym będzie goręcej. Ja obstawiam, że PlayStation 4 Pro spadnie do ceny. W tej chwili mamy około 309 funtów. Będę tu funtami operował, więc przełóżcie sobie to później na złotówki. Zresztą postaram się Wam to przełożyć za chwilę. 309 funtów w tej chwili można dostać. Tak mniej więcej na taniej Pro. Da się. Przepraszam, 300... Tak, 309. Można kupić za 349 z grą. Grę można strajdować, więc konsola Wam wyjdzie około 309 funtów. Niech nawet będzie dobrze 320. Okay? To jest jakieś 1650 zł w tej chwili. Sama konsola, więc obstawiam, że cena spadnie do, kurczę, życzyłbym sobie 249, ale taka raczej nie będzie. Obstawiam, że 279. Czysta. Czysta konsola około 279 funtów obstawiam do listopada. Pro, więc to by było jakieś 1000, tak, jakieś 200 zł, coś w tym stylu, dobrze mówię, 1300. Liczę po cichu na taką cenę. Wtedy mogliby konkurować, bo niby analitycy przewidują, że Scorpio ma być w przedziale między 500 a 700 dolarów, co uważam totalną bzdurą. Jeżeli taki przedział będzie cenowy, to ten produkt za dużych szans nie ma na sprzedanie się. Przypominam Wam Steam Machine, który jest wyceniony w zasadzie na podobną kwotę. Gdzieś około 700 funtów kosztuje taka średniej klasy maszyna. I co? Ten produkt się w ogóle nie sprzedaje. Osobiście nie znam nikogo, co by taki sprzęt miał w domu, więc uważam tę cenę bzdurną. Jest pewna informacja od jednego z dystrybutorów hiszpańskich, który wystawił ten produkt, ten Scorpio, Xbox One Scorpio za 399 euro, co uważam za bardzo sensowną cenę. To wychodzi jakieś 335 funtów. I też tak uważam, że cena startowa powinna tego sprzętu być i taka będzie,
349 funtów, taka sama jak PlayStation 4 Pro. Uważam to za najbardziej sensowną cenę. Możliwe, że będzie 399, ale ciągle się trzymam tego 349 funtów. Zobaczymy. Może się znowu nie pomylę. Ostatnio mam cholera dość dobre oko do tego wszystkiego. Co do samego sprzętu, słuchajcie, no moc jest, 4K ma być, tak, wsteczna kompatybilność z Xboxem One, więc super, to mi się bardzo podoba. Usługi troszeczkę mają być poszerzone jeszcze, tam detali więcej, oczywiście im bliżej będziemy premiery, tym będziemy mieli oczywiście więcej tego wszystkiego przedstawianego, ja tu nie chcę za bardzo się powtarzać, to wszystko macie na necie, więc czy to ode mnie usłyszycie, czy sobie przeczytacie, to żadna rewelacja, zresztą tutaj moje opowieści są dosyć spóźnione, już na pewno masę innych vlogów obejrzeliście, którzy się opowiadają na ten temat. Różnych fachowców, pseudofachowców i tak dalej. Natomiast no, czekam na ten sprzęt. Monitory 4K również w tym roku mają się pojawiać, więc liczę, że też pod koniec roku uda mi się już taki monitor załatwić, mimo że te monitory naprawdę są w ogromnej cenie. No, 1000 gdzieś euro trzeba będzie wyrzucić, lekko, jak nie lepiej, na taki monitor. Mam nadzieję, że teraz jakieś wyjdą już modele i te pod koniec roku nowsze wyprom, te starsze trochę stanieją. No, jakoś tam się dogadam z tymi cenami i być może uda się troszeczkę taniej taki sprzęcik kupić, więc 4K prawdopodobnie w tym roku u mnie jeszcze tutaj w moim oficie zagości. VR, właśnie. Jeszcze VR ma być od AMD, się dowiedzieliśmy. To ciekawostka. Ja przewidywałem, że jednak Oculus będzie miał wsparcie. Kto wie, może będzie miał. To byłoby dosyć dobre, gdyby kilka różnych urządzeń miało wsparcie. Na pewno dobre dla rynku. Ceny by spadały tych sprzętów. Chociaż nie wiem, jakby to się miało do gier. Ja nie jestem fachowcem od tego, jak wygląda na PC-cie. Czy faktycznie tytuły są ogrywane na przykład tylko na Oculusie, niektóre tylko na HTC. Tego się nie dowiadywałem. Tego nie wiem. Nie będę tutaj udawał mądrego. Jeżeli jest rozdział, to trochę bzdura. Jeżeli nie i można grać raz na tych, obojętnie w jakie tytuły, to fajna sprawa w takim razie, ale no, to takie moje ciche marzenie, żeby tak było, żebyśmy mogli różne sobie gogle kupować. To było dużo, dużo ciekawsze na pewno do tego rynku, jak wcześniej wspomniałem. Mają być bezprzewodowe, też ciekawa sprawa. No i może w końcu dostaniemy na każde oko Full HD prawdziwe, nie tak w przypadku PlayStation VR, gdzie mamy 960x1080. Przydałoby się troszeczkę więcej, ta jakość byłaby lepsza. Chociaż tak na tym PlayStation 4 Pro ten VR wygląda całkiem przyjemnie. Dobrze, to by tyle było Scorpio. Im bliżej będzie premiery, tym będziemy więcej wiedzieć. Będę też więcej Wam dawać znać. Z pewnością mnie ten sprzęt zobaczycie. Chyba, że jakaś tutaj się tragedia nie wydarzy. Ale nie przewiduję takich rzeczy i miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, odpukajmy. Dobrze, kochani. To może troszeczkę o moich zakupach. Co ostatnio kupiliśmy? A ostatnio kupiliśmy... Najpierw może gry. Kraj! Pierwszym moim zakupem... Deus Ex. Mankind Divided, Day One Edition. Ciekawostka taka, kochani, to jest steelbook. Steelbook. Bardzo lubię steelbooki. Jeżeli mogę kupić coś w steelbooku, to oczywiście kupuję. Nawet jakieś kody mam w środku, tego Wam nie będę pokazywał. No, wydanie jak wydanie, no tyle, że ten steelbook, tak? I dosyć tanio go kupiłem, ten tytuł. On w ogóle jest tani teraz, w tej chwili praktycznie za 10 funtów można go dostać bez problemu w większości sklepów, ale mi się udało go wyrwać za chyba 8,99, więc to jest jakieś 45-50 zł ze steelbookiem. No dobrze chyba, nie? Chyba nie najgorsza cena. Kolejnym tytułem jeszcze nieotwartym, This is Police. Całkiem nowy tytuł, jeśli chodzi o konsolę. Tytuł... To jest taki, kurczę, dziwny, wiecie co, taka trochę gra ekonomiczna, tak, jesteśmy szefem policji, z tego co dobrze zapamiętałem, bo też w zasadzie w ten tytuł nie grałem nigdy, mamy uzbierać 500 bodajże tysięcy dolarów, tak, w jakimś tam, nie wiem, najkrótszym czasie, czy w ogóle tam w jakimś, w ciągu tych wszystkich misji, nie wiem, dokładnie nie mam pojęcia, natomiast tytuł zapowiada się dosyć ciekawie, dużo dialogów, może być ciekawa fabuła. Zobaczymy, na pewno będziemy na strumykach ogrywać. No i tytuł z tego jestem bardzo zadowolony. W końcu kupiłem sobie Dirt Rally do mojej kolekcji. I od razu oczywiście też zakupiłem sobie w wersji... Znaczy kupiłem też sobie ten dodatek DLC VR. Tak a propos ten Police, tą gierkę kupiłem za 9,99, więc też jakieś 50 parę złotych. Dirta kupiłem za 16 plus ten VR-owy dodatek 7 z kawałkiem, więc razem mi to wyszło 20 parę funtów. Powiecie, można było kupić za 19,99 na PlayStation Store. Razem z dodatkiem VR, tak, ale jestem oczywiście fanem gier pudełkowych, wydań pudełkowych, więc sobie nie odpuściłem tego. Tym bardziej, że za 16 sama gra plus dodatek to wyszło jakieś 23 z kawałkiem funta, więc w zasadzie kupiłem za 3,5 funta więcej niż normalna wersja cyfrowa. No, za pudełeczko na pewno nie majątek, dlatego teraz mam w tej chwili tu kierownicę moją podpiętą G29 i zagrywam się
muszę wam powiedzieć, że Dirt, sam już Dirt, naprawdę świetnie się gra. Świetnie się gra, no... Kurde, nie spodziewałem się, że ta gra jest taka przyjemna i dobra, i ładnie wygląda. Ale wiecie co, odpaliłem sobie na kierce. Bo przy okazji oczywiście mamy Gran Turismo Sport BT, więc na kierce musiałem potestować sobie troszeczkę. I odpaliłem tego VR-a. Powiem wam szczerze, że mega. Mega sprawa. No to, co tutaj dostaliśmy w dircie na tym VR-ze, no taki czas, że głowa mała. Grałem troszeczkę w Drive Cluba na VR-ze. Fajny efekt, bardzo przyjemnie się gra, ale w dirta, no miazga. Ja nie mam problemów z tymi zawrotami głowy i tymi podobnymi rzeczami, którzy tam jakieś wymioty mają, cuda dziwy. Ja na szczęście tego nie mam. Ale muszę powiedzieć, że w dircie bardzo dużo jest tych momentów, kiedy lecimy w powietrzu tym samochodem, tak? Te górki są wyskoki. Normalnie czułem, jakbym leciał z tym fotelem razem. Jeszcze jakbym miał jakiś tutaj pod spodem jakieś pneumatyczne, jakieś podnośniki, cuda dziwy, to jak ja bym tu jeszcze z tym fotelem mógł się ruszać, co jest przyszłością. Ja zawsze powtarzałem, że taki fotel do VR-a też powinien być dodawany. Masakra. Muszę wam powiedzieć, bomba. No kuźwa, to jest bomba po prostu. Cudownie się gra. No można to chwalić i chwalić. Więc a propos jeszcze wyścigu, właśnie mamy Gran Turismo Sport, w którego sobie troszeczkę pykam na strumykach czasami. Wielkiego wrażenia oczywiście ta beta nie robi. Po pierwsze, możemy tylko jeździć online, w zasadzie sami najpierw jeździmy tylko kółka, tam pobijamy czasy, później jedziemy online, z tym online też są czasami problemy. Graficznie to wygląda dosyć poprawnie, tło jak zawsze w Gran Turismo jest tak powiedzmy pobieżnie zrobione. Ładnie wygląda, ale bez rewelacji oczywiście. Model jazdy, tutaj nie jestem fachowcem, trzeba by tutaj porozmawiać z kimś, kto jeździł tymi samochodami. Zawsze ktoś mi się pyta, jak tu model samochodu, jak się jedzie, no słuchajcie, nie wiem. Jechałem w życiu, może kierowałem 3-4 modelami samochodów, więc w zasadzie nie mam zielonego pojęcia, czy ten model tutaj jest faktycznie tak, jak powinien być, ale jeździ się dosyć przyjemnie, dość podobnie jak Project Cars, chociaż Project Cars chyba troszeczkę mi się lepiej jeździło, no ale ostatnio odpowiedziałem sobie Dirta, Dirt wyjaśnia, powiem wam szczerze, lepiej mi się Dirta jeździ, jak tego Gran Turismo. I to chyba było tyle, jeśli chodzi o moje takie zakupy z grami, bo tak to w zasadzie... No jeszcze kupiłem na Humble Bundle sobie ten cały zestaw, co był za... On kosztował około $15, ja tam zapłaciłem jakieś 12,5 funta. Dostaliśmy troszeczkę gierek, dostaliśmy w zasadzie sporo tytułów, które są dużo więcej warte. Arcania na przykład, bardzo przyjemny tytuł. Zacząłem sobie troszeczkę grać, taki ubogi wiesiek, ale kurczę, powiem wam, że ten tytuł może mnie wciągnąć. Super Dungeon Bros na przykład, trochę popykałem sobie. Co tu jeszcze? No mamy trochę Darksiders, mamy wersje zremasterowane, które wyszły wcześniej na Xboxa 360 i na PlayStation 3, więc mamy obie części. No i jest tych parę gierek tam, muszę powiedzieć. Tam tych tytułów z kilkanaście, około 10, parę na PlayStation 3, większość na PlayStation 4, Red Faction na przykład na PlayStation 4 dostaliśmy. To jest ta wersja z PlayStation 2 oryginalna, po prostu odpalamy w trybie emulacji. Jest bardzo przyjemny zestawik za 12,5 funta, słuchajcie, jakieś 60-70 zł. Na pewno się opłacało. I co do zakupów. Kupiłem sobie taką maszynkę, słuchajcie, teraz otworzymy ją w ogóle. To się nazywa Mini Arcade Machine. To jest... To wygląda... Ja to muszę otworzyć w ogóle, słuchajcie, że tego nie otworzyłem. Cena normalnie tego w sklepie jest około... 20 paru funtów, więc... Powiedzmy, to gdzieś kosztuje jakieś 120 może złotych, w przeliczeniu na złotówki tutaj. A ja to wyrwałem, była przecena akurat w Argosie, jakby ktoś się pytał. I kupiłem ten sprzęcik za 7,5, nawet nie za 7,5, za 7 funtów chyba 20 pensów. To jest taki... wygląda jak taki... No w zasadzie wygląda. To jest taki mały automat do gier. Mamy tutaj tą wajchę, mamy kilka przycisków, w zasadzie dwa przyciski A i B. Mamy też przycisk reset, start i volume, nie wiem czy tutaj dobrze będziecie widzieć. Taki mały ekranik wielkości, nie wiem, może 2,5 cala. Tutaj jest coś naklejone w ogóle, więc odklejmy to. Muszę to wyrzucić. Zasilanie teraz, zasilanie, no właśnie, trzeba będzie tutaj, widzę, odkręcić ten sprzęt, bo jest bez baterii, więc zaraz się tym zajmiemy. I tutaj mam, wkładam baterię, chyba obstawiam, że będą 4 paluszki. Tak mi się wydaje. Bardzo fajnie wygląda. Zaraz to wezmę, rozkręcę, włożę baterię i
sprawdzimy, jak to działa. Co powinniśmy dostać w środku w ogóle, a propos gier? Wychodzi na to, że mamy niby 240 gry. Portable Arcade Machine, czyli przenośna maszynka, tak, z tytułami arcade'owymi, tytułami, które wyszły na, obstawiam, automaty. Jest tu też kilka zdjątek z gier, które tam się powinny znajdować, ale za chwilę to sprawdzimy. Ok, moi mili, udało mi się to rozkręcić. Taka zwykła klapka tu jest z bateriami, znaczy, która osłania te baterie i ta śrubka. Nie wiem, niepotrzebna w sumie ona jest, ta śrubka, nie wiem, blokuje tylko. Trzy paluszki wchodzą, więc nie za wiele. Spodziewałem się czterech. Szkoda, że własnego zasilania ten sprzęt nie ma, bo nie wygląda na to, ale okej. Okay. Sprawdzimy, jak to działa. I ciekawe, jak te baterie też długo będą działać w tym sprzęcie. O ile w ogóle ten sprzęt działa. Miejmy nadzieję, że działa. No dobrze, odpalenie. On. Okej, okay, co my tu mamy? Tutaj sobie przejeżdżamy. Momencik, teraz do was może podjadę. Nie, no mamy tak, sport. Jakieś tutaj różne edycje. Dobra, nieważne. Weźmy shooting. Wybierzmy. Tak wygląda lista. Nie jestem za bardzo w stanie tutaj wam wszystkiego dobrze pokazać. Weźmy na przykład... O matko, faktycznie tu mało co widać. Missiles. UFO. O matko, jedyna. Tanks. Dobrze, weźmy czołgi. Stage. Start. Normalnie można grać. Nie wiem, czy tam dobrze widzicie cokolwiek, ale niezły wypas. Ja w ogóle w zasadzie nie kupiłem tego sprzętu po to, żeby na nim grać. Ja go kupiłem, o tu zaraz mnie pewnie zniszczą. Ja go kupiłem sobie, żeby on ładnie tutaj na mojej płeczce wyglądał z moimi fantami, z moją kolekcją tutaj gier. Ale tutaj no coś się można pobawić. Tutaj jest start, tak? Jest, wie, o, game over. Nie chcę sobie wam to pokazać. Za bardzo tutaj nie widać. Reset, może inaczej. Weźmy coś innego, odpalmy, nie wiem, to na przykład. Jakąś tego galagę, czy coś tam można było grać, o. Trochę jest niewygodne to sterowanie, średnio wygodne, ale kurde, coś można grać. Bum, 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 bum. Nie wiem, czy będziecie coś w stanie zobaczyć, wątpię. Nie, tu gówno widać w ogóle. Chyba, nie wiem, a może widać coś. Dobra, zabij mnie. Olejmy ten sprzęt. Wyłączmy go. Później go pomęczę. Więc taki sobie sprzęcik przyjemny kupiłem. No i kochani, na koniec jeszcze oczywiście wracamy do naszych strumyków, gdzie ciągle jeszcze jest do wygrania konsola PlayStation 4 lub Xbox One S. Oczywiście niektórzy pisali, oj, czy to jest sens o tym przypominać, i tak nowi widzowie nie mają szans. Słuchajcie, właśnie nowi widzowie zawsze mają szansę. Codziennie praktycznie na live'ach robię godzinę, dwie, czasem trzy, czasem cały stream jest liczony za 3 punkty każdy lot, więc uwierzcie mi, że niektórzy zbierają bardzo dużą ilość punktów, nie znacie ze sprawy, jak dużą ilość punktów. Taka mała ciekawostka, jeśli chodzi o lutsy, możecie sprawdzać na stronie lutsów, tam gdzie wysyłacie je, ale wiem, że na telefonie chyba to nie działa, przynajmniej to wiem od Emila. Nie wiem, jak to wygląda na jakichś tabletach, na pewno na PC-cie możecie wejść i sobie zobaczyć, mam dla was specjalnie włączoną tabelę, gdzie możecie sprawdzić najlepszych wysyłających lutsy z ostatnich 24 godzin i z 7 dni. Pamiętajcie, że to są tylko lutsy podawane, to nie są ilość punktów. Pamiętajcie, że niektóre lutsy są liczone razy 3, tą statystykę posiadam już ja. Na strumykach obecnie skończyliśmy kilka serii. Quantum Break skończyliśmy też... muszę sobie przypomnieć, co ja skończyłem właśnie. Tutaj był ten tytuł. Gdzieś go, cholera jasna, zgubiłem. Chociaż nie jest do końca jeszcze skończony. Bo jest do ogrania... Właśnie, Nightmares from the Deep 2. Jest do ogrania jeszcze tam ekstra misja jedna.
Troszeczkę do Black Opsa 3 wróciłem, sobie ogrywam, a na Xboxa One zaczynam nową serię, Halo Wars 2, mam nadzieję, że dzisiaj to zacznę, już się za to biorę kuźwa od tygodnia. To będzie teraz mój przewodni tytuł na Xboxie One, a na PlayStation 4 w zasadzie ciągle jeszcze Batman, Title Series, no i nie wiem, trochę w Dirta może pomieszam, na VR-ze, przyda się. Coś na pewno znajdziemy. Tak czy siak to jest dzisiaj w zasadzie, tak? Dzisiaj mam czwartek 20. Odbędzie się ostatni live przed weekendem. W piątek, w sobotę nie będzie live'a, w niedzielę nie wiem, nie obiecuję. Może będzie, może nie. W poniedziałek, w wtorek na pewno nie. I później w środę, w czwartek i w piątek ostatnie live'y, a w sobotę losowanie konsoli. I ktoś znowu zwycięży. Czego życzę każdemu z Was. Mam tylko jedną konsolę do rozdania. Niestety nie stać mnie na więcej, ale kombinuję, robię co mogę, kochani, żeby tych nagród coś mieć dla Was, ale no, moje środki niestety są ograniczone, są bardzo małe, więc nie mogę nic wielkiego zaoferować, prawdopodobnie od przyszłego miesiąca będziemy mieli nagrodę co tydzień, będziemy losować i prawdopodobnie to będzie coś w rodzaju jakiegoś doładowania za 50 zł na Xboxa lub PlayStation, albo jakiś PlayStation Plus na 3 miesiące lub Live Gold na 3 miesiące, coś w tym stylu. Oczywiście nie zapominajmy o Nintendo, że ktoś będzie chciał do Nintendo doładowanie, jak najbardziej może również o takie się ubiegać, więc to nie jest tak, że tylko zamykamy się w PlayStation i zamykamy się w Xboxie, ale głównie moi widzowie takie konsole mają. W zasadzie to było na tyle. Jakbym czegoś zapomniał, to się pytajcie. Oczywiście zawsze czekam na Wasze opinie na temat Xboxa, co Wy myślicie o tym wszystkim, czy Wy go kupujecie, czy uważacie, że ta konsola będzie lepszą konsolą od PlayStation, nie chodzi, że będzie mocniejszą, czy będzie lepszą, będzie dostaniemy lepsze tytuły, bo na razie moim zdaniem PlayStation ma lepsze eksy. No i co powinienem znowu kupić? Jakie gry, słuchajcie, do mojej kolekcji? Bo pomyślałem sobie ostatnio, że chyba zacznę zbierać pełną kolekcję wersji pudełkowych na PlayStation 4. Nie wiem, czy mi się uda. Tego już tak dużo nie ma na razie, ale... Ja tak jestem daleko z tyłu. A tak a propos, Dirt to jest 99. pudełkowa gra w mojej kolekcji. Jeszcze jeden tytuł, setny i robię dla Was odnowienie kolekcji na PlayStation 4. A co to PlayStation 3? Kolejnej setki? Prawdopodobnie, jak dobrze pójdzie, dostaniecie w niedzielę filmik. Tak mi się wydaje. Jak nie, to w poniedziałek. Trzymajcie się serdecznie, to bym ja, Lemi, Hardkowa Parka. Do zobaczenia na strumykach. Pamiętajcie, hardkowaparka.pl. I tam inne takie. Wszystkie linki macie pod materiałem. Hejka!